Siemaneczko, witajcie w dzisiejszym odcinku. Czeka nas bardzo fajny odcinek, ponieważ będą rzeczy po złotówce. Tak, dobrze usłyszeliście, wszystko tutaj, na przykład to, to, to i reszta, wszystko jest po złotówce. No i ogólnie te wszystkie rzeczy są właśnie z Shopee. No właśnie tam można złapać taką okazję i kupić sobie coś za złotówkę. Także jak nie skorzystać? No chyba możemy sobie już zacząć. No i właśnie pierwsza, lepsza. Dobra, tyniemy. I nie mam pojęcia, co tutaj będzie. Właśnie zanim tam sobie wyciągnę, to ja czekałam jakieś, no nie wiem, 2 tygodnie na te wszystkie rzeczy. One mi tam jakoś po kolei przychodziły. To chyba już mogę sobie zajrzeć, co tam jest. I co to? Aha, to jest takie coś na telefon. No jak widzicie, jest to powiedzmy taki, no nie wiem, statyw, takie coś, żeby po prostu położyć sobie na to telefon. Na przykład oglądacie sobie YouTube'ka, na przykład mój kanał do obiadku. No i fajnie jest sobie tak, no położyć na tym, nie? Może otwórzmy. O, fajnie się już otwiera. ASMR. I co? To ma być tak, nie? Mam jakiś telefon. Nie wiem, nie mogę znaleźć telefonu jakiegoś innego, więc wezmę sobie takiego pilota. No i to tak będzie sobie, o, na przykład. O, widzicie? I tutaj wystarczy. To chyba tak, czy tak? Nie, no tak. Tak? Może sobie też, może tak stać, czy nie? Chyba, że to... Dobra, tak, sorry, bo tutaj jest o coś takiego. No ale po prostu jest coś tutaj takiego i właśnie to trzeba włożyć tu. No i wtedy to tak fajnie podpiera. Dobra, już ogarnęłam. To polecam akurat za złotówkę. No to kolejna rzecz będzie taka. Nie wiem, co to może być, więc sprawdźmy! Sprawdzam! Dobra, tutaj mam więcej rzeczy. Jeden. W sensie jedna paczka. I o, druga. Tak jakby nic nie było w środku. W ogóle tu już przecięłam przypadkowo. O, dobra. Jest to pędzelek. W ogóle jaki ładniutki w środku jest. No wyłaź. Patrzcie. Jej. Słodki. No i tutaj taki, powiedzmy, języczkowy. No ja za tymi języczkowymi jakoś bardzo nie przepadam. Chociaż ten jest troszeczkę tutaj taki grubszy. Fajny jest, no. Coś tam na pewno będę sobie z nim robić. No i tutaj taka kuleczka i no akurat to mi się przyda. Kuleczki są spoko. Gdzieś tutaj na przykład w oku, tutaj na bosek. On jest bardzo, bardzo fajny. Ja na złotówkę, myślę, że git. Kolejna paczka, czyli ta, co była razem z tym pędzelkiem. Otwieramy. I... Gąbeczka, gąbeczka, gąbeczka. Ja już kiedyś miałam ją, właśnie na AliExpress sobie kiedyś zakupiłam i była po prostu cudowna, serio, tak fajnej gąbeczki nigdy nie miałam. Była tak mięciutka, w ogóle teraz nawet jak już sobie biorę, to jest taka, no, mięciusia i w ogóle tak przyjemnie makijaż się nią robiło. No, polecam. Gdzieś tutaj na pewno Wam się wyświetli zdjęcie tego, to nie? Bo to jest super firma, także na AliExpress czy tam na Shein, no polecam sobie zamówić to. Lecimy dalej, tutaj jest troszeczkę większa ta paczka. Nie mam pojęcia, co jest w środku, serio, nawet ja już nie pamiętam, co ja zamawiałam, także teraz to już jest troszeczkę dla mnie taka niespodzianka. Wyciągam. O, skarpetki. Tak szczerze nie pamiętałam, że brałam akurat z takim wzorkiem, ale jest okej, są takie, wiecie, też dłuższe, ale tutaj nie mogę Wam, albo dobra, pokażę Wam, podetniemy, po to mam nożyczki, nie? O, są takie długie, z takim oto, no jęzorem, no ale ogólnie są milutkie, fajniutkie. Kolejna rzecz, i tutaj czuję, jakby w środku nic nie było, także może mi wysłali nic. To sobie chyba mogę tutaj już podciąć, bo nie będę się bawić w żadne odrywanie. Aha! Jezu, ja tak patrzę i ja przecież czegoś takiego nie zamawiałam, ale w gratisie dostałam. Co to jest w ogóle? No zaraz Wam pokażę tamto, ale najpierw zobaczymy gratis. No nie, no. Ale słodziaki, dostałam taki, o, breloczek. O, love you.
No, także super, patrzcie, o, jeszcze tutaj całuski. No i to było dodane do takiego puszka. O, to jest taki wielorazowy puszek, nie? No bo są też te, o, te takie płatki kosmetyczne. No to ja chcę się przerzucić właśnie na te wielorazowe, nie? Czyli pyk, zmywamy to, no i później sobie po prostu wystarczy to umyć i mamy na kolejny raz. Także fajnie. Pyk, pyk. No i już mam lepszy humorek, taki wiecie, no dostałam jakiś tam prezencik, no i już człowiek taki szczęśliwszy. Dobra, lecimy z kolejną rzeczą, teraz jakaś ciemna paczka. Ojej, patrzcie, to są dwie gumki, ale to są bardzo fajne gumki. Kupiłam je, no wiecie, Julce, nie są takie zwykłe gumki, tylko... Nie działają. czekajcie, bo muszę ogarnąć, jak to się robi. No dobra. Ale nie działają. One miały być LEDowe, a tu żadnego... Dobra, tu jest ta druga. Gdzie jest ten włącznik? Tu. Też nie działa. Czy tutaj coś potrzeba? A, dobra, tutaj jest takie coś, co trzeba wyjąć. Dobra, przepraszam. Dobra, już sprawdzamy Julkę, jak będzie w tym wyglądać. No dobra, zrobię już te górne kucyki, tak jak ona przeważnie ma. O kurde, no nie! Genialne! Teraz już w tym wyjmę normalnie, tylko wcześniej nie wiedziałam, o co chodzi, więc tam musiałam dziurę zrobić, żeby ogarnąć. Naprawdę, to jest zakup życia. Tylko tutaj, wiecie, złą stronę też wzięłam. O, teraz. Patrzcie, jak to w ogóle genialnie wygląda. No. A ogólnie patrzcie, co tutaj jeszcze może być. Jest tak i może być, że cały czas się świeci. O. Super, naprawdę. Dobra, ostatnia rzecz, bo już tutaj rozgadałam się na temat jakichś gumek, ale no, to było genialne. Ostatnia rzecz, takie coś i chyba się już spodziewam, co to będzie. Ale otwórzmy sobie i zobaczmy. O, dobrze, że tego nie przecięłam, bo było blisko. Chyba tam już nie było nic w środku. Proszę. To jest tatuaż, tak. Ja ogólnie jeszcze nie mam żadnego tatuażu, ale gdzieś tam już sobie coś planuję. Ale oczywiście nie aż taki tatuaż, bo to jest rękaw. Ja aż takiego właśnie całego rękawu to bym nie chciała, ale bardzo bym chciała się w nim zobaczyć, nie? Jakby to wyglądało u mnie. Ciekawa jestem, jaki wzór wzięłam. Czego wzięłam z jakimś zegarem? Tu jakiś zegar. Nie, to troszeczkę cringe'owe, ale... To wygląda moją łapę? Jak ja te... No, do końca jest, cholera jasna. Wiecie, można też odcinek zrobić, jak babka na przykład będzie miała taki tatuaż. W ogóle ja mam pełno pokupowanych też takich fejkowych, nie takich małych, czyli gdzieś tutaj będzie można zrobić, że babka trafiła do więzienia no coś tam się na pewno wymyśli fajnego. Więc piszcie, czy chcielibyście właśnie taki odcinek z babką, gdzie tam, wiecie, jest cała wytatuowana. No i pokażę Wam jeszcze tak w całości. No, także no, nie jest najgorszy, no ale z tymi zegarami. Także to by było na dzisiaj tyle. Było chyba z 7 czy tam 8 paczek, czyli no, film powstał za 8 zł. A jeżeli Wam się podobał i jeżeli chcielibyście więcej, no to oczywiście piszcie w komentarzach, to będę robić kolejne zamówienia, czekać i Wam pokażę, co mi się tam udało jeszcze fajnego wyhaczyć. A Wam życzę miłego dnia, miłej nocy. Nie wiem, kiedy to oglądacie, no, także pa, 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 pa lub dobranoc. Ja pierniczę, świecące gumki.